dzisiejszym odcinku odpowiemy na najczęściej zadawane przez Was pytania. Plus posprzątamy całą chatę, jest tutaj bardzo dużo brudu. I mam tutaj bardzo duże argumenty. Wszystko powstało po mega mocnym odcinku, także zobaczcie, jak wszyscy sobie radzimy i sprzątamy cały dom. A Wy, jeżeli chcecie być zaangażowani w nasze odcinki, tak jak na przykład Q&A, to wpadajcie na naszego Instagrama Teens, do którego link macie w opisie i pewnie wyskoczy Wam też tutaj, a wtedy będziecie mogli być częścią naszych odcinków. Eliza, ja mam pytanie do Ciebie. No? Jak to jest występować w telewizji i na YouTubie? W sumie od jakiegoś czasu już nie występuję w telewizji, ale zdarza się, że wystąpię, na przykład ostatni odcinek z Mamy Urodzin. Szczerze, to jest ogólnie fajne, bo fajna promocja też dla mnie. Działam tak naprawdę na dwóch platformach takich wysokich, więc dla mnie to jest całkowicie na plus, dla mnie git. Pobiera, czy ktoś kiedykolwiek w szkole naśmiewał się z Twojego nazwiska? Chyba tak serio negatywnie nie, że mówi: o, Władko Bobyr, ale głównie nazwisko, czy coś takiego. Bardziej to było coś takiego bekowego, że to była moja ksywka i przez to też ja tego nigdy jakoś tak bardzo nie odbieram negatywnie, tylko się z tego śmieję. On się ze mnie naśmiewał całą szkołę, a teraz nie wiązły. A teraz jesteśmy razem w domu. Gracjan, czy wybierasz się na The Eras Tour? Wybieram się, jadę 2 sierpnia. Jeżeli ktoś nie wie, to jest koncert Taylor Swift. Ja lubię całkiem. Wiem, że gusta muzyczne, wiecie, różnią ludzi, ale ja lubię. No i jadę z moją przyjaciółką 2 sierpnia. A ciekawostka, Boberka też jedzie, ale nie jedzie ze mną, bo ona jedzie dzień wcześniej. W której rundzie Gawronek znokautuje mopsa na Cloud MMA? Gawronek przegra, ja żartuję, tak serio to... Druga runda, pierwsza minuta, 11 sekunda. Gawronek, co jest? Czy macie siebie dość mieszkając w jednym domu? Czy mieliście kiedyś takie myśli? Nie, szczerze, no nie, no wiadomo, że bywają takie lekkie kłótnie i to jest normalne moim zdaniem, bo jak mieszkamy w 7 nastolatków, to wiadomo, że o jakąś głupotę się pokłócimy, ale nigdy nie byliśmy o siebie zazdrośni i tak dalej, więc jestem mega zadowolony i mamy mega przyjacielskie relacje. Miałeś jakąś dziewczynę poza Emilką? No, miałem. A ile masz wzrostu? Tak, z 1,40 w szpilkach jak obiorę. Nie, no tak serio, to mam 1,92 m. Zawsze mama mówiła mi, żebym dobijał ponad 2 metry, a się nie udało. Santia, mam pytanie do ciebie. Jaka jest twoja wymarzona praca poza influ? Ja ogólnie poza tym, że będę jechać w internecie, to i tak chcę iść do pracy i bardzo chcę iść na studia medyczne, bo w sumie już od dziecka się tym jaram. Zaczynam teraz biologię i chemię, no jestem dopiero w pierwszej klasie liceum. No ale po czwartej pewnie, jak dobrze napiszę maturki, ja postaram się napisać je jak najlepiej, to będę wybierać na jakieś studia medyczne, potem może jakieś salon medyczny, estetyczny, albo nawet lekarz. Macie czasem tak, że nie chce wam się nagrywać odcinków? No bywają dni, że jesteśmy tak przemęczeni, bo czasami bywa tak, że w ciągu jednego dnia potrafimy nagrać 5-6 odcinków i to już jest po prostu, wiecie, wymęczające, a musimy mieć cały czas uśmiech na twarzy, być cały czas dużej energii i to po prostu czasami wykręca, że już mamy taki czasami dzień, że kurde, chciałbym się mieć wolne, nie? Ale to nas sprawia wszystko jakby radość i jakby my robimy to z pasji i dla was. Ja chcę tylko powiedzieć, że nasz operator Filip powiedział, że jak ktoś znajdzie mu klapkę, to dostaje bubble tea. Tak jest! Tak jest! Więc ja mam bubble tea. Ej, chciałbyś mieć jakąś dziarę? Kocham człowieka, który zadał to pytanie. Proszę państwa, chciałbym mieć dziarę tutaj, bo tutaj mam bliznę, co nie? Po wyrostku mam tutaj bliznę, mogliście tego nie wiedzieć, tak więc macie 2 w jednym. I chciałbym tutaj zrobić sobie jakąś dziarę na tym, żeby zakryć tą bliznę. Tylko zastanawiałem się jeszcze jaką, bo chciałem zrobić na początku węża, ale węże tak mi trochę już nie podpadają do gustu. I zobaczę, bo też na pewno będę chciał zrobić sobie feniksa, bo jak wiecie, feniks to jest oznaka, jak upadniesz, to wstajesz na nowo, że odradzasz się, więc to fajne ma znaczenie, ja mam taki mental, tak więc raczej pierwszą dziarą będzie feniks, albo właśnie tutaj coś sobie zrobię. Strasznie rizerskie pytania do Zabora. Co ty mówisz? Patrz, Wiktor, jakbyś nie był z Boberą, to z jaką influ chciałbyś być? I myślisz, że odpowie? Nie, myślę, że nie odpowie. Ej, mi się wydaje, że on po prostu na początku będzie takie: ja mam dziewczynę, mam dziewczynę, a ty powiesz mu: no odpowiedz, no to jest pytanie od widza, nie? On: no dobra, no, Leosia. Dobra, celuję w Natsu. Nie, tak mi się wydaje, że wybierze Natsu. Jakbyś nie był z Boberą, to z jakim influ z Polski chciałbyś być? Nie, no nie zostawiłbym jej. Dlaczego? Ale to jest pytanie od widza. Jakbyś nie był w ogóle, jakby ona nie istniała. No to za co? Dzięki za podpowiedź. Zgadłeś mnie. Wiedziałem, zgadłem. Ja go znam na pamięć, nie? Na wylot, na mały palec go znam. I Gawron? Co jest? Pytanie. Jesteś żugajkiem? Łopie. Co to za pytanie? Przecież to jest oczywiste, że tak. A ty jesteś żugajką? Proste, że tak. Kto bracie? Ile masz lat? 17. W tym roku 18. 28 sierpnia. Wiesz, że widzów interesują jedne rzeczy? Jakie? Przeszkadza ci ship z Borysem? My ogólnie nie zwracamy na niego uwagi, bo mamy zarąbisty kontakt tak ogólnie. Mega dużo spędzamy razem w domu, tak naprawdę no, mieszkamy razem. I to czymś nas szykują czy coś, tak na to nie patrzymy i jakoś nie zmienia naszej relacji. Kto według ciebie najlepiej ubiera się z tinziaków? Myślę, że tutaj chłopaki.
chłopaki Zabor, Borys akurat w moim stylu najbardziej się ubierają. Wiktor tak trochę Y2K, czasem Borys tak bardziej, wiecie, old money, jakieś koszule i w ogóle luźne ubrania, więc mi się to najbardziej podoba. I tak, propsy tutaj dla chłopaków. A z dziewczyn? Dziewczyny się bardzo podobnie akurat ubierają. Dobra, muszę wybrać, dam Elizę. Ja myślałam, że mister odpalił. Bo to całe tak we mnie wystrzeliło, bo wiecie, poukładałam wszystko tak na te półki i to nagle z półki wylatuje we mnie i pfff. Myśleliśmy, że to tragedia, ona po prostu picie wylała. Ja pierdziłem, że to się serio stało. A to wybuchło! Na we mnie tak, no, wiecie, co ty? Pionowo i tak nie gonoj! Wyglądam jak pilot stary. Gawrunek, czy planujecie Eliską wziąć ślub? Od nagrywki może weźmiemy, ale no to jest moim zdaniem długi proces bardzo i żeby wziąć ślub, no to muszę być, nie wiem co musiałoby się zrobić, no w sensie musielibyśmy być z 5 lat razem, nie? Albo z 10 lat, moim zdaniem to jest wtedy takie, taka oznaka, że jednak nic się nie stanie w tym związku i możemy być do końca życia razem i no ślub to jest bardzo dużo moim zdaniem, nie? Jakie jest twoje ulubione bubble tea? Na zielonej herbacie winogronowe i żelki liczy. Ja wolę w ogóle żelki, Eliza też chyba woli żelki. Always. Jak kiedyś bym miał swoje bubble tea, to też chciałbym, żeby było winogronowe. Więc mam nadzieję, że kiedyś Teens będzie miało taki produkt winogrono litchi. Tak, winogrono litchi. Możecie pisać w komentarzu, czy byście chcieli nasze bubble tea. Dokładnie. To było spoko. I jaki jest twój typ dziewczyny? Empatyczna, ma pasję, taka w sumie ładna. Miła, fajna, brunetka. Dziewczyny, zgłaszacie się w DM-ach. Gracjan jest no nie. Gracjan jest największym shipperem na odcinkach, jest teraz moja kolej. Generalnie nie mam określonego typu swojej dziewczyny, jeżeli chodzi tak stricte wyglądowo, ale lubię dziewczyny, które po prostu, wiecie, z którymi się dobrze rozmawia, że nie czuję takiej niezręczności. Są osoby, z którymi po prostu czujesz to flow od pierwszego momentu. I takie osoby mi się podobają, od z których nie muszę wyciągać niektórych rzeczy, tylko po prostu jest na tyle ciekawą osobą, że chce mi się z nią rozmawiać i ma pasję. Ja na przykład czytam książki, więc fajnie, jak ktoś też ma jakąś pasję, to tyle. Ej, Santia, czy sądzisz, że po rozpoczęciu Teens twoja relacja z Gawronkiem się pogorszyły? Ogólnie uważam, że totalnie nie, jakby mieszkamy razem, więc jest o milion razy lepsza. My z Gawronkiem przez projektem się przyjaźniliśmy i teraz jakby w sumie jest jeszcze mi bliższym przyjacielem, teraz mogłabym go nazwać właśnie jednym z najlepszych przyjaciół. No i tylko się polepszyła. Mieszkamy, spędzamy więcej czasu razem, jest jeszcze z moją najlepszą przyjaciółką, więc normalne jest to, że gadamy mega dużo. W ogóle czemu tak myślicie? Ja z Gawronkiem tu mam... Nasz same. Nie, no naprawdę, Gawron jest mega bliski w tym domu i się bardzo polepszyła ta relacja. Jak je przyjaźniliśmy się przed projektem, to teraz jeszcze mamy lepszą relację. Eliza, jak to zrobił pierwszy krok, ty czy Marcel? Ja cię piłuję. Nie mogę mówić pełną buzią! To jest niekulturalne. Bo to prawdziwa dama, królowa. Oni się mnie proszę wychowali, tak? Marcel zrobił pierwszy krok, bo przed przeprowadzką tutaj do mnie pisał takie... wiadomości, które były dwuznaczne, ale... Nie, to było tak. Ona kręciła z jakimś chłopakiem i spodobała mi się. I ja stwierdziłem, że skoro kręci z jakimś chłopakiem, to odpuszczę po prostu, no bo moim zdaniem jest to przyzwoite wtedy, że miała pierwsza relacja z kimś innym, tak więc odpuściłem i jak już przestała kręcić z jakimś innym chłopakiem, to wtedy... Zaatakowałem! Napisała na przykład takie, że podoba mu się jedna dziewczyna, ale teraz z kimś kręci i nie wie co ma zrobić, a ja takie, wiedział, że to chodzi o mnie, ale miałam takie, no to weź do niej zagadaj, pogadaj z nią o tych uczuciach. Ej, wiecie, ja wtedy wiedziałam, że chodzi o mnie i to było takie śmieszne wtedy. No ale no co, wyszło jak wyszło, jesteśmy teraz w szczęśliwym związku i to się liczy. Jakie masz relacje z rodzicami Wiktora? Nie no, myślę, że dobrze. Na początku w sumie też się nie stresowałam tym. Ja jestem akurat bardzo twardą osobą i najpierw poznałam chyba mamę Wiktora, to od razu sobie z nią zagadałam, później z tatą. No i teraz jeździmy sobie na przykład razem na działkę i tak dalej i myślę, że relacje są bardzo dobre, rozmawiamy sobie, jesteśmy w miarę blisko i też ostatnio nasi rodzice się w ogóle poznali na działce, więc to było w ogóle coś dużego, bo po roku, ale fajnie to wszystko wyszło i się cieszę. Myśleliście nad jakimś zwierzakiem w domu? Dalej, my z Gawrona myślimy od dłuższego czasu już nad ale... pewnym zwierzęciem. I to będzie zwierzę, którego jeszcze żadni domownicy, żadnych ekip nie mieli. Nawet za granicą nie mieli takiego. Nawet za granicą nie mieli takiego zwierzaka. I nie chodzi nam o żadnego tygrysa ani małpę. To jest jeszcze lepsze od tygrysa i małpy. Tak więc może w niedalekiej przyszłości zobaczycie te zwierzę u nas w domu. Mam nadzieję, że tak. A możemy zdradzić chyba tylko jego imię. Jego imię. Kacper. Ej, Boberka, no. Gdzie poznaliście się z Wiktorem? O kurna, my się poznaliśmy przez internet, przez apkę Yubo
I to był mega zbieg okoliczności, na pewno część z was o tym wie, bo nagrywałam o tym na moim TikToku. Ale okazało się, że bliskamy dosłownie 10 minut od siebie i poznaliśmy się przez internet, zaczęliśmy pisać, spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci, no i jesteśmy ze sobą co do teraz, więc jak widzicie, trzeba próbować różnymi sposobami, no bo czasem się może udać, nawet przez internet. Jak się czujecie w jednej ekipie? Dobrze. Ja uważam, że dobrze, w sensie jest nas 7, jedynym co mi nie pasuje to jest to, że jest nas nieparzyście. Bo na przykład czasem na odcinkach chcielibyśmy nagrywać odcinki, żeby każdy był w parze i to jest niemożliwe, no przez to, że jest nas 7. Ale generalnie ja na początku, szczerze wam powiem, że miałem wątpliwości, czy będę się tu odnajdywał, a odnajduję się bardzo dobrze. Czuję się bardzo dobrze, z każdym mam przyjacielskie relacje i ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak wygląda nasz skład. I gdybym miał się coś zmieniać, to by musiała być to tak wyszukana osoba. No właśnie, ja jestem zaskoczona tym, że no poznaliśmy się wszyscy razem przy jednym spotkaniu i nie spodziewałam się, że później każdy z nas będzie miał ze sobą tak bliskie relacje, że tu powstaną przyjaźnie, takie prawdziwe serio są. Prawdziwe i na pewno wiem, że jeśli kiedyś przestaniemy ze sobą mieszkać, no to będę za wami wszystkimi tęsknić. Ja na przykład czuję się super, uważam, że od każdego mam to wsparcie. Nie wiedziałam, że każda osoba z osobna będzie dawała mi aż tyle po prostu od siebie takiej dobrej energii, że każdego tak polubię i będę mogła nazwać przyjacielem. Ja na przykład na początku samym się stresowałam, przez jakiś tutaj nie dogadam, a szczerze mamy teraz taką relację, że ja naprawdę się czuję, jakbym mieszkała z rodzeństwem. Każdy się na przykład, mam momenty, że przyjdę do pokoju, sam na sam pogadam, komuś się wygadam i po prostu wiesz, tutaj mogę każdemu ufać i pogadać o wszystkim. Tak, no to ja mam tutaj to samo, że po prostu czuję się jakbym żył tutaj z rodzeństwem już od bardzo długo, chociaż że jesteśmy tutaj 3 miesiące tak naprawdę, to czuję się jakbyśmy byli tutaj rok albo 2 lata, całe życie nawet ze sobą mieszkali i czuję się tak komfortowo, że na przykład przechodzę sobie w gaciach po kopaniu i tak dalej. Nie mam z tym w ogóle problemu, że naprawdę czuję komfort. I bardzo się cieszę, że nie ma u nas takiej zazdrości, bo właśnie bardzo często słyszałem, że w innych ekipach była ta zazdrość, że ktoś na przykład zrobił 1 000 000 pod TikTokiem, a jeden tylko 100 tysięcy i oni się o to kłócili, a tutaj my naprawdę wspieramy siebie, jak ktoś idzie. Ktoś idzie na przykład nagrać odcinek z taką osobą czy taką, to wspieramy go i promujemy mu ten odcinek, żeby jak najlepiej wyszło, tak samo jest z piosenkami. Mam takie same zdanie jak wszyscy. Tutaj wszyscy są fajnie zgrani. Może czasami nie podglądam sprzątania, ale tak to jest. Okazało się, że to nie sprząta, bo się źle czuję, więc jakby nie wszyscy są zgrani. To akurat on ze mną najwięcej robi, ale jak to w rodzeństwie będziemy się kłócić. Łysy! Ej, dobra, zobaczcie widzowie naszego montażystę. Łysy! Łysy pro! Dlaczego tak skończyłeś pytanie na Q&A dla Maxa? Ale tego się dowiecie niebawem. Dlatego nie zadziera się z Santią przy wyzwaniu. To ci powiem. Teraz będę wylewać po głowie. Ale to dowiecie się. A jak pierwsza noc bez włosów? Dziwnie. Wygodnie? Łyso! Ale nie, ale bardzo dobrze wyglądasz. Dzięki. Naprawdę pasuje ci. Sebastian, a jakie jest twoje marzenie, ale takie influencerskie w tej kategorii? No to ja mam w sumie kilka takich marzeń. Na przykład jeżeli chodzi o jakieś takie mocniejsze rzeczy, to chciałbym wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Ja generalnie nie tanczę zbyt dobrze, ale myślę, żebym się tam odnalazł, a jeżeli chodzi o takie stricte rzeczy YouTube'owe, to ja bardzo bym chciał być w Mafii u Freeza albo Sobatyszycie u Reziego. Ja uwielbiam oglądać takie rzeczy, jestem fanem, jestem, wiecie, jestem tym takim iPad kidem, co to wszystko śledzi, więc to jest takie moje największe marzenie w sumie, żeby wystąpić w czymś takim i wystąpić u kogoś spoza Teams po prostu na kanale. I żeby mieć swój kanał też, żeby mieć swój kanał, tak, to też jest takie moje marzenie na przyszłość. I to dobrze, że mi to powiedziałeś o Tańcu z Gwiazdami. Tak? Tak, bo Iwona Pawlowicz to moja ciocia daleko. Co ty gadasz? No przysięgam ci. Jezu, będę tańczył w Tańcu z Gwiazdami. No, to takie są moje marzenia. A kanał myślę, że na pewno kiedyś będzie, a tam to ja wymanifestuję, że też się stanie. Ej, Bobera, masz zamiar wystawiać więcej swoich obrazów na IG? Właśnie, bo ja kiedyś bardzo dużo malowałam, jak byłam w swoim domu. Teraz nie mam tutaj większości swoich rzeczy do malowania, rysowania, bo nie mam też na to czasu. Ale chciałabym bardzo. O, maluję z Grackiem obraz od jakichś 3 miesięcy i też na mnie wychodzi. Chociaż to są takie, wiecie, plakatówki do numerków. Ale wrócimy do tego, co nie? Bo ja się nie chcę. To tobie się nie chce! No dobra, zgubiłem pędzle. No właśnie, nie ma zgubił pędzle. Jeszcze na mnie zrzuca, ale kupimy pędzle. Ale dokończymy je. Ej, jakbyś miał swój kanał, to co byś chciał tam robić? Może inaczej, jakoś dziwnie zadałem to pytanie. Jaki content chciałbyś prowadzić na swoim kanale? Może tak lepiej? Luźne vlogowe treści, na przykład z jakiegoś dnia, co się byś fajnego wydarzyło.
łapał za kamerę, nagrywał to wszystko. Bo ja szczerze lubię takie, oglądać takie rzeczy, takie bardziej luźne, że nie ma takiego określonego planu na odcinek, że on jest taki luźny, możesz sobie powiedzieć o wszystkim, może coś się wydarzyć, tylko to nagrywasz. I to jest taki fajny kontekst do oglądania, bo coś się ciekawego dzieje i to nagrywasz. Bobera, gdzie widzisz siebie za 5-10 lat? Właśnie ostatnio mnie naszło takie coś, że jak już w sumie działam w tej branży influencerskiej, to chciałabym kiedyś spróbować tego od drugiej strony, czyli też być czyjąś menadżerką i nawet niekoniecznie tutaj influencerów, ale po prostu popularnych ludzi, może znajdować im współpracę, jeździć z nimi za granicę i tak dalej. Myślę, że to jest mega ciekawa praca, Gracja. A oprócz tego chciałabym bardzo też mieć swój sklep z ubraniami, być projektantką modową, coś takiego, bo też mega lubię temat stylizacji i tak dalej i fajnie by było po prostu zobaczyć to z backstage'u. Widzowie, patrzcie, co robimy z Marcelkiem. Inicjały na drzewku, moim zdaniem słodkie. Mega ładne. Że została tylko moja literka do zrobienia. Zawsze w filmach tak robili, jakichś takich starych. No i teraz czujemy się jak w starym filmie i robimy. A kto to wymyślił? Ja to wymyśliłam. A powiedz mi, kiedy ruszasz z YouTube'em? Jaki będziesz robił tam content? Teraz przygotowuję się do walki. Przygotuję mój pierwszy odcinek, który był tak bardziej zrealizowany i fajny i był bardziej zaplanowany. Będzie to odcinek z Lexi. Możecie wpadać na mój kanał i zobaczyć sobie ten odcinek. I co będzie się na nim znajdowało i kiedy będą wypuszczane treści? No to treści teraz przygotowuję się do walki i po walce będę chciał odpocząć trochę od tego wszystkiego. Ale myślę, że raz w tygodniu będę wrzucał jakiś mocny odcinek do mnie, bo tam będę robił bardziej taki hardkorowy content, jakiś taki mocny rzeczy, uganie się w błocie i tak dalej. W planach też nagrać 100 tysięcy kroków, ale bez butów, w klapkach. Tak więc to będzie bardzo mocne i mam nadzieję, że mi się uda ten challenge. Zobaczymy. To może jakiś cross z AJ-em? Fajnie by było, no ja jestem chętny i na pewno napiszę do AJ-a, czy chciałby coś mocnego survivalowego zrobić. Eliza, bo ostatnio w Q&A wspominałaś, że bardzo byś chciała zrobić karierę muzyczną. Czy masz kogoś takiego, z kim chciałabyś zrobić piosenkę? Moje dream to jest, żeby nagrać z Lasią albo z Bambi, albo z jakimś BDS-em. Naprawdę to jest moje w tej chwili marzenie i cel, ale jak na razie mam taką osobę, do której mam w planach napisać i się zgadać, żeby nagrać tą piosenkę i mam nadzieję, że się uda niedługo. To zdradza chyba, że ty chciałbyś jednak może stolarzem być trochę? A, może tak. Taki się. Ale musicie odkryć to serduszko. No właśnie, no bo ty tak stanąłeś. Już. I mam pytanie do ciebie. Co byś chciała robić po teens w internecie? No to po teens ja na pewno chciałabym działać bardzo mocno w internecie. Mam, się wydaje, że w miarę duże ambicje. No i tak samo jak tutaj wkładam z siebie 100%, to potem będę dalej chciała taką moją działalność wkładać 100% i na pewno chciałam otworzyć kanał na YouTubie. Ja super po prostu czuję się w nagrywaniu tutaj na daily. Ja po prostu wstaję codziennie ten każdy odcinek, daję z siebie 100%. I mówię, z takiego już na pewno dużo kontentu, takiego czegoś, co jeszcze na pewno nie było. Ale to wam nie zdradzę. To mamy takie coś mojego, żeby widzowie też to polubili. Ja wiem, że mam tych widzów i bardzo to doceniam. Przez co YouTube, TikTok, Instagram, jak najbardziej to spiąć i działać jak najmocniej się da, żeby osiągnąć jak najwięcej. No to my się z wami żegnamy. Bardzo dziękujemy za te pytania. Pamiętajcie, żeby wpadać na naszego Instagrama, który znajduje się tutaj. I tam wystawiamy często relacje z Q&A. No i wtedy wam odpowiemy w kolejnym odcinku na wasze pytania. I jeżeli wam odcinek się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A my co, jutro widzimy się o godzinie 16. Siemano!